Dobra, idę tryndom. Chciałem go przetestować, czy ma 0% cooldownu na E. Life. Yeah, boy! Jakaś laska przeczytała, że przestała ze mną pisać, bo jej przyjaciel był o mnie zazdrosny i kazał jej wybierać. To co? To wybrała jego, Ez! Szukaj se nowej. Co? Przyjaciel kazał wybierać, z kim ma pisać, z nim czy z widzem? Kurde, mam laki. Gdzie się daje unsub? Nie, pisz tak chamy. Nie zrobię wykładu o wydłużaniu Lorenza, bo nie potrzebuję go już wydłużać, wystarczy. Ale nie, no piszcie, może u ciebie napiszą coś lepszego. Może napiszą, czytaj tam. No, możecie czat napisać, jak macie jakieś pomysły. Czy myślisz, że Sparta po alkoholu byłby nieobliczalny? Nie, raczej nie. Ja się nigdy nie upiłem, to nie wiem, ale... Co znaczy nigdy się nie upiłem? No, nigdy się tak, wiesz... No nie upiłem. Jak to przetłumaczyć? Nie wiem. Nie wiem, jaki jestem po alkoholu. Mi się wydaje, że zwykle to osoby, ciekawiej się upija osoby takie bardziej, no nie, niepozorne, nie? Takie... Nie, może byłbym agresywny, bym ludzi bił. Myślisz? I by mnie połamali. Kurde. Czy jak ktoś doświadczy śmierci klinicznej, to dożywocie w więzieniu się anuluje? Wiadomo. Jak ważne tak, to jest to, czy... O kurde, random brusik na mnie gra. Nie wiem w sumie, co chciałem powiedzieć. Coś tam. O. A czekaj, chyba będzie drugi donate. Ej, a no pamiętasz dobra. Jak gadaliśmy? Bo to akurat wtedy też gadaliśmy. A to akurat a propos giełdy. Ale ziomeczek pisze mi, że to było rok temu. To było aż rok temu? Nie. To nie było rok temu. Jest 4 miesiące. Właśnie, on memuje, bo dostałem takie donate'a. Witam, jakiś czas temu wypowiadałeś się na temat giełdy i złota. Yes. Może pamiętasz? Może nie, ja rok temu postawiłem na złoto. Wydałem 1,5 miliona na złoto, a ty mnie zrobiłeś na giełdzie. Jakby wydał rok znaczy, temu, to by trochę zarobił. Tak, miliona, no. Chyba, że miliarda. Swoją drogą na giełdzie w tym czasie to dużo większe zwroty były, ale dobra. Tak, ale wiesz. Nie, króluję gość. No pewno, ale to i tak 1,5 miliona wybiał! Nie, ale to i tak zabawne. Znaczy, wiesz co, ciebie to może dziwi, ale jestem teraz na takich grupach, że to jest, to nie jest dziwne, że ktoś ma 1,5 miliona złotych, nie? Ale nie no, chodzi mi bardziej o to, że ktoś losowy na czacie, ale no teoretycznie może nie, się zdarzyć, tak. To nie jest aż takie dziwne, jak się wydaje. Na przykład, jak wchodzisz normalnie na Facebooku na grupy, jakieś tam giełdowe, jest dużo osób, które są jakimiś milionerami. Kurde, no ile on tego slowa mi dał? Umarłem. Błagam cię! Ale mnie wydymał. Ja dobrze. Kurde. Jednak nie było. Ale że on Ignite'a miał? Nie wkliknął wtedy go? Zaskoczył widz. Ty, my awka mamy. O, to lepiej nawet, nie? No nie wiem. Ale 1,5 miliona, nieźle se zainwestował w złoto. Pytają, czy dasz link do grup. Musicie to znaleźć. No, musicie znaleźć, bo by mnie wywalili, jakbym dawał linki do nich. Ale nie jest to naprawdę aż takie dziwne. Takie mamy czasy, że no milionerzy też korzystają z Facebooków i innych. Ja no, wiem, tam były teorie, że ten z Korei Północy WoWa gra na przykład. Ej, ale w sumie nie wiem. Jest prawdopodobne, ale wiesz, no, czy to jest prawdziwe. No ale tak nigdy wiesz, jesteś dyktatorem i nie możesz sobie w gierki popykać? Nie wiem, co dyktator robi poza uprzykrzaniem życia ludziom. Zwłaszcza ten. No ja bym był niezadowolony, jakbym nie mógł grać w gierki.
Ostatnio widziałem filmik, jak ten, był fast food jakiś w Ameryce i w kiblu były pisuary i na pisuarach były jego zdjęcia, że wiesz, szczasz, tak? Szczasz okay. Sobie i na niego po prostu. Nawet fajny kibel. Ty, mogli w Polsce by z kim innym takie zrobić. Tak, ale nie teraz, o, to ja zacznę temat. Generalnie, jeśli chodzi o takie rzeczy związane ze światem, to teraz mało osób wie, ale na przykład Chiny zaczynają mieć takie zapędy bardziej, powiedziałbym, autorytarne może, to będzie dobre słowo. I na przykład robią obozy koncentracyjne dla Mongołów. I wszyscy ale wiesz, czemu dla Mongołów robią? Oni mają z nimi straszliwą historię. Znaczy Mongołowie przez chyba setki lat ich dymali w dupę i ostro tam. No się ale wyżynali. No to jakie to ma znaczenie? Setki lat to było bardzo dawno temu. Ale wiesz, jak to jest u komuchów. Że nienawidzą kogoś, to nienawidzą, no nie wytłumaczysz. No ale oni nie zawsze byli komuchami wtedy. Ale teraz tak jakbyś... są. To jest. Znaczy nie, mówię, że u komunistów Chińczyków, nie chodzi mi o Mongołów. Mongołowie to gdzieś tam setki lat temu robili, to już dawno temu było. Ale zepsuliśmy to. Po prostu złą historię z nimi mają, to tak jakby wiesz, my i nie wiem, i Ruscy bardziej niż Niemcy. Kurde, sam nie wiem. Dziwnie to brzmi, bo to tak jakbyś powiedział na przykład... Ale nie, ja ich nie tłumaczę, co? Tylko po prostu mówię, że tak jest i możliwe, że... A. Że ludzie tam w Chinach... Chociaż ludzie w Chinach nie mają nic do powiedzenia. No, co tam partia chce zrobić. To jest system po prostu. Oni mniejszości wszystkie będą tępili przecież. Oni tak samo teraz do Hongkongu wchodzili. Co, ile Ignite ma? Fiora. Coś o Tybecie chcą? O Tybecie to chcą od dawna. Nie, Tybet. Brada Pita zbanowali też. Za to, że grał w filmie o Tybecie. Chodziło mi o Tajwan. Tak, bo Tajwan jest tak, że jest rząd na uchodźstwie przez większość świata akceptowany, a wiesz. Powinni raczej ten... myślę, że... To ciekawe jest w ogóle, jak to wyjdzie, bo myślę, że... Kurwa, kupiłem Zyten, no dobra. Za naszego życia myślę, że jakoś się rozwiąże trochę ten temat Chin, że już będą albo demokratyczne, albo rozjebią wszystkich. Mi się wydaje, że Chiny, nie wiem, czy one miały zapędy na cały świat, ale na sąsiadów, na Mongołów zwłaszcza, z których nie lubią po prostu. To tak jakby, nie wiem, na przykład w Polsce zastanawiam mnie, ile ludzi byłoby za tym, żeby na przykład rozbiory w Ukrainie przeprowadzić i odebrać, wiesz, tą część, co należała do nas. Raczej nikt teraz. Ja nie wiem, no dużo jest ludzi. Nie utożsamiają się Polacy już z tym. Ale nie chodzi mi o memiczne podejście, widzowie, ale wiem, że wy. A czy się nie utożsamiają? Z tamtymi ziemiami o to mi chodzi. Tylko. Z ziemiami to tak, ale wiesz, no. Dużo ludzi i tak nie lubi Ukrainy. W sumie w Polsce to nie lubi się chyba każdego, kto nie jest Polakiem. Chyba, że z USA prędzej. Tak jakoś zapatrzenie. O, Eclipse daje lifestyle jeszcze. Ej, ono będzie fajne. Chyba dawał tego drugiego lifestyle'a chyba dawał. Czy nie? Nie wiem, ale wiem, że kurwa będę na WEQ nakładał te Eclipse jeszcze i Shielda dostawał za darmo. Nie wiem, to jest broken. 6 sekund cooldownu. Porąbany jest ten item. No kurde, i cię Ignite nie dopali? Nie, 19 HP. Nie wierzę. No nie wierzę. No i teraz gość już by dostał 16%. Ile mi brakuje do tego Eclipse'a? Szkoda. Ej, totalnie, to jest pierwszy item do nerfa im. Każdy item chyba jest do nerfa tutaj. Nie, powiem ci, że Eclipse wydaje mi się tak naprawdę tak turbo broken. Czekaj, Ecyl i... A, to jest to, co mi polecałeś. Tak.
To jest to, co miał ten garant. I to jeszcze daje letality. Znaczy nie, armor pena K procentowego nawet. Tego, mitycznego, mitycznego. Tak, tak. Jest procentowy. Trochę broken. Jeszcze na Zedzie. Będziesz wchodził jak w masło. Może zmienią, tego. Puk mam dużo lepszy za to. No. Ale może zmienią, że na przykład będzie od dodatkowego armora procentówka, a nie od całego. Trochę by to znerfiło. Nie, raczej znerfią damage i shielda, myślę, że w tą stronę. A, bo to shielda jeszcze daje? To jest tak, tak, tak. Nie no, za dużo to daje, za dużo. O, fuck, nie zdążyłem. Dobra, jakbym się cofnął tutaj, to jeszcze bym przeżył. A pomyśl, jakby cały świat był jednym krajem. O, czekaj, za chwilę. Nie, no to chyba niemożliwe nigdy. Chyba, że za, nie wiem, bardzo... Bardzo daleko. Jakby to było możliwe gospodarczo, to jest największy problem, bo to, czy ktoś tam sobie ideowo tak zrobi, to chyba mniejszy. Na przykład jak jest Unia Europejska. Ale gospodarczo to przecież to byłoby straszne. No są kraje, gdzie jest totalna bieda. Czekaj, to by było straszne? No wyobraź sobie, że są kraje, gdzie jest totalna bieda i jest Szwajcaria na przykład, gdzie ludzie są mega bogaci, albo jakiś Singapur. No i jak to zrobić? No wyobraź sobie, że ci w Singapurze albo w Szwajcarii, zwłaszcza w Szwajcarii, gdzie są bardzo zamknięci na takie rzeczy, nawet nie są w Unii, by płacili na jakieś miasta w Afryce, tylko po to, żeby mieli tam, wiesz, lepiej. I płaciliby na to podatki, większe jeszcze, no bo przecież pieniądze by się przydało do rozwoju tych biednych krajów. I za to by nic nie mieli przecież. Nie dobiegnę. Ale czekaj, nie, bo dalej nie rozumiem, bo ty odpowiadasz na jakiś komentarz, którego ja nie widziałem. A to co przed chwilą powiedziałeś, o tym świecie zjednoczonym. Że gospodarczo to jest po prostu niemożliwe. Mhm. Nie zgodziłyby się na to bogatsze kraje. Chyba, nie, żeby miały korzyści. Nie, to już rezygnujesz wtedy z pomysłu krajów w ogóle, to już nie ma krajów. No tak, ale właśnie żeby na to, żeby zrezygnować z tego pomysłu krajów, to no muszą się najpierw zgodzić na to, nie? Bogatsze. Mhm. No to jak? Tak, tak. Ja tego w ogóle nie widzę. No albo bogatsze, albo robisz conquest. Albo Unia Europejska łączy się ze Stanami na przykład. Za 500 lat. Za 500 lat! No, no to długo by zajęło. 500 lat. Dobra, jest sobie, że w średnim wieczu ktoś myślał, jakie czasy teraz będą. To jest nie do przewidzenia. Nie ma sensu nawet. Ludzie. Ale żeby aż tak. Myśleli w sumie o takich rzeczach jak są. Nie myśleli, myśleli o trochę innych. Tam byli jacyś wizjonerzy, no ale teraz też są. Ale teraz nie mamy średniowiecza, to są różnice. Tak, ale wyobraź sobie, co będzie teraz? Za 500 lat, a teraz się dużo szybciej świat rozwija niż w średniowieczu. Tak, ale... kurde, nie do końca prawda. Bo mieliśmy kilka takich rzeczy do pokonania, które bardzo zmieniły świat kiedyś. A ty? Bardzo dobra. I jakby... Tempo rozwoju wcale nie jest aż tak utrzymywane, jak nie jest chodzi mi jakby o tempo rozwoju gospodarczego, tylko o tempo rozwoju technologii bardziej, wiesz o co chodzi. No to technologia, nie jestem pewien, czy można powiedzieć, że technologia teraz bardziej się rozwija. Jakby... Co się rozwinęło w średniowieczu bardziej niż teraz w dupę? Właśnie chodzi o to, że te pierwsze kroki, takie wielkie... Dobra, bijcie mnie. Ciężko jest teraz o taki przełom, jak te, co kiedyś mieliśmy, nie? Że na przykład, wiesz... Maszyna parowa, jak nie wiem, pierwsze komputery. Nie no. Czy jest ciężko? Wydaje mi się, że za każdym razem się myśli, że jest teraz ciężko. Wymyślili maszynę parową, myśleli, że będzie internet w przyszłości albo komputer? Bo nie, ja ale bardzo to nie ma znaczenia, co oni myśleli. Czekaj, nie rozumiem, dlaczego schodzisz w tą stronę. Bo my myślimy, że ciężej jest teraz się rozwinąć, bo już jest wszystko wymyślone. Ale przecież jak wyszła maszyna parowa, to też myśleli, że już jest wszystko wymyślone. Przecież nie myśleli o tym, że następny krok to będą komputery. To jest, przecież nie da się tego przewidzieć, jak? Tak. Są pewne różnice, na przykład takie, że wtedy ludzie nie bardzo posługiwali się nauką, teraz mamy większość oddziaływań już takich fizycznych znamy, nie bardzo jest miejsce na to, żeby... Znaczy mi się wydaje, że nie jest tak, że nauka poszła tak do przodu, że dla przeciętnego człowieka ona już w ogóle nie jest zrozumiała, a kiedy było
początki tej nauki, że ludzie się uczyli, co jest jakaś grawitacja czy coś. Wiesz, o co mi chodzi, jakie podstawy, no to było proste do zrozumienia w miarę. Co jest? Grawitacja nie jest taka prosta do zrozumienia. Ale chodzi mi o taką bardzo podstawową, że czemu, wiesz, czemu są ściągane rzeczy w dół na przykład. A teraz wyobraź sobie, że ludzie jakieś, nie wiem, matematyczne, bardzo trudne rzeczy. To przecież nikt tego już nie rozumie, to jest totalna abstrakcja. Czekaj, jak to nikt tego nie rozumie? Mało bardzo ludzi, ja mówię o przeciętnym człowieku. No przeciętny, tak, to jest specjalizacja. Przeciętny człowiek. Jest... Ale nie, chodzi mi o to, że dla przeciętnego człowieka nauka specjalistyczna się bardzo dużo bardziej jest trudna do zrozumienia niż kiedyś. Przeciętny człowiek nie ma szansy na zrozumienie tego, ale jest specjalizacja tak, i ludzie tak. tego nie próbują. Ale chodzi mi o to, że kiedyś przeciętny człowiek mógł łatwiej zrozumieć na przykład podstawy, które były, bo były prostsze do zrozumienia. Tak jak na przykład my się uczymy kiedyś w szkole rzeczy. Było bardzo dużym przełomem, tak. A teraz technologie, które będą kształtowały przyszłość, to są technologie, które nie będą nagle odkryte prawdopodobnie, tylko to są rzeczy, na które będzie wymagana bardzo, bardzo długa praca. To jest na przykład automatyzacja. No to automatyzacji to ludzie się sprzeciwiają, ale tam niby ten dochód jest... No to jak się sprzeciwiają, to mogą się sprzeciwiać, ale... Kurde, no nie kumają za bardzo. Ale nie chodzi mi o to, czy tam, wiesz, mogą się sprzeciwiać, chodzi o to, że politycy tak głosy zdobywają. I tyle. A, tak, no to jest wada demokracji, nie? Ale jakby schodzimy teraz z tematu, bo nie o tym rozmawialiśmy. I przez tak, to, tak, masz rację. Przez to, że jakby, że teraz postęp nie jest tak robiony jak kiedyś, to jakby jest dużo większa szansa, jest dużo większa szansa, jakby możemy mniej więcej wiedzieć, w którym miejscu będziemy w przyszłości. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ja rozumiem, że... No bo wyobraź sobie, tak, ludzie myśleli, że będą latające auta i w dupę roboty, a powstał internet. No i co, nikt się tego nie spodziewał. Latające auta i roboty też mamy no, Sparta swoją drogą. Tak, ale to są rzeczy, które nie są aż tak rozwinięte, na przykład jak na internet, powiedzmy, który się rozwinął bardzo, albo jakieś komputery i tak dalej. A to, że są roboty, które se dzieci budują na Politechnice, żeby dostać papierek, to jest inna sprawa. Nie ma jakby robotów zaawansowanych. Ale czekaj, ale co w ten sposób udowadniasz? Nie rozumiem. Po kolei. No, o co ja właśnie się zgubiłem, że... chyba. Chodzi... Nie wiem, a, to jest argument. Dobra, pamiętam. Chodzi mi o to, że nie wiadomo, w którą... To był argument przeciwko temu, czy nie wiadomo, w którą stronę się będzie świat rozwijał. Bo ludzie na przykład myśleli, że będą w obecnych czasach już implanty mózgu, ale internetu nikt nie przewidział. Jakby nikt sobie nie wyobrażał, że może coś takiego być. Wiesz, o co chodzi? Czekaj. Kurde, nie zdążyłem flashy. O to mi chodzi, rozumiesz? Może mi się uda? Zaczekaj, bo... A ty żyjesz? Gdzie jesteś? Tak, żyję. Jak ty przeżyłeś? Kliknąłeś R? No, tak. Dobra, ale myślę, że nie żyjesz. Czekaj, to, że ten... No właśnie, ciekawe. Chodzi mi o to, że wiesz, ktoś wpadnie na coś tak przełomowego, że po prostu zmieni się wszystko i no nie dało się tego przewidzieć, o to mi chodzi. Że na przykład internet zmienił świat bardzo i go przyspieszył i jest... I cały i świat tak jest zupełnie nie, inny. Kurde, właśnie, czy internet tak dużo zmienił? To brzmi fajnie wszystko, ale tak naprawdę internet jeszcze dużo nie zmienił. Połączył cały świat ze sobą i to bardzo mocno, jakby przez... dzięki internetowi w pewnym sensie jest globalizacja, no jak to nic nie zmienił? Ale co globalizacja pozytywnego takiego wprowadziła? Powiedz. Ale nie chodzi na mi o to, razie, teraz. Nie chodzi, czy jest pozytywny, czy nie. Chodzi o to, że bardzo dużo zmieniło. Globalizacja zmieniła to, że masz wszędzie, wiesz. No bo ja teraz value oceniałem, to prawda. Rozumiem. Okej. Jak na początku, nie pamiętam od czego wyszliśmy do tego wszystkiego. No wiesz, na przykład patrz. Kiedyś sobie jakiś chłop wymyślił komunizm i nagle wprowadzili go na pół świata. I co? Przewidziałbyś, że będzie takie coś, a potem wymordowało to w lój ludzi. Nikt ale to jest nie co innego, to jest zupełnie co innego. Nie mieszaj Sparta tak, technologii tak, z strojami. Ale wyobraź sobie, że ale będzie nie, ustrój, który zablokuje. Ale nie możesz analogii robić zupełnie innej... Ale nie, wyobraź sobie, że będzie taki ustrój, co zablokuje rozwój w tą stronę, co ty mówisz i co wtedy? Tak, to może być coś takiego. I wtedy... No to jest jakby coś, czego... O to mi... Ale ja tylko tak łączę, nie łączę, tak jak ty mówisz, tylko w ten. Ale no, może masz rację, że za bardzo odjechałem.
Znaczy, generalnie mamy pewne przesłanki, żeby myśleć, że na przykład nie będzie już takich ustrojów, dlatego że mimo wszystko ludzie poszli w kierunku demokracji. Coraz bardziej jest na przykład socjalizm wprowadzany w państwach rozwiniętych, nawet w Szwajcarii. Aha, tak, gdzie, to nie jest socjalizm w stylu komunizmu. Nie, jest... mówię tylko socjalizm, no. Ale wiesz o co chodzi, tak. W którą stronę to idzie. Myślę, że nie będzie tak jak było, ale... Ale czekaj, co masz wspólnego ale, tak jak mówisz, socjalizmu wtedy? No jak to, socjalizm to jest... W pewnym sensie, wiesz, w komunizmie też był socjalizm i w tą stronę, no nie pójdzie raczej nie, ale jakby coraz bardziej upaństwowiali rzeczy, to wiesz o co chodzi. O to mi chodzi. A socjalizm w krajach zachodnich niekoniecznie ma coś wspólnego z upaństwowianiem rzeczy. No, obecnie nie, bo nie, to są jedyne jest, zasiłki i tak dalej, wspomaganie ludzi coraz bardziej. Socjalizm w państwach zachodnich jest prowadzony raczej przez dodruk pieniądza, a nie przez jakieś te... Nie wiem, czy przez odruch pieniądza. No, to nie jest tak, że jest mas na masową skalę robione, ten upaństwawianie firm i małe firmy nie mogą sobie radzić. Generalnie problem z tym jest taki, że... Ale nie, chodzi o to, że przez nie, jak mówisz, że nie? Przecież socjalizm... To jest, to nie jest tylko drukowanie pieniędzy, ale też zwiększanie podatku i drukowanie pieniędzy i nie progu. Ma nic wspólnego z socjalizmem, ale, nie. Ale w momencie, w którym dajesz pieniądze... To... No mów. Okay. Dobra, to ja powiem może. No bo ja tutaj bawię. O mi chodzi o to, że po prostu mówisz, że to nie ma nic wspólnego, ale przecież próg wejścia jest coraz większy przez to. Nie, próg wejścia... Małych firm. No próg wejścia, trudniej jest wejść w małej firmie, jak są wyższe podatki i wyższe koszty. Nie, próg wejścia małych firm rośnie przede wszystkim przez kapitalizm, nie przez socjalizm. Ja jestem kapitalistą, a nie widzę tego tak jako jest. Czegoś złego, bo mnie bardziej obchodzi to, czy mogę kupić jakąś rzecz tanio, ale próg wejścia małych firm, jeżeli cię interesuje, to byłbyś socjalistą, z tego względu, że kapitalizm prowadzi w krótkiej drodze do monopolu. Czy w krótkiej, to nie wiem. Zależy od perspektywy czasowej. Raczej to jest, jak patrzysz z takiego szerokiego horyzontu czasowego, to raczej w krótkiej. I generalnie w krajach zachodnich socjalizm, znaczy no, nawet nie socjalizm, są pewne praktyki, które mogą wydawać się socjalistyczne. No jak to? Rozdawanie pieniędzy i dochód podstawowy za to, że istniejesz, to nie jest socjalizm. No w dupę jest w najczystszej postaci. Rozdawnictwo jest socjalizmem, nie rozmawialiśmy o tym, Sparta. Nie, mówiłem o tym, mówiłem, że przez to, że ludziom rozdają pieniądze, no to trzeba zwiększyć podatki i jest wyższy próg wejścia, to powiedziałem. Ale gdzie jest nie... próg wejścia? Czekaj. No, tych małych firm. A, kurde, sporo rzeczy mieszasz tutaj. Na przykład, jeżeli chodzi o dochód podstawowy, to czy dochód to podstawowy docelowo może być bardzo potrzebną rzeczą, jeżeli zwiększy się automatyka, bo inaczej umrzemy wszyscy z tego względu, że nikt nie będzie chciał ci dać pracy. I będzie potrzebny dochód podstawowy, żebyś wydawał pieniądze na rzeczy, które robią roboty, na przykład. No ale to jest tylko pompowanie PKB, tylko po to, żeby obrót pieniądza nie. był. Nie, jak jest to robot, który wykonuje ale pracę, którą ty byś normalnie wykonywał, to ty dalej musisz wydać pieniądze. Tak, tylko że to tak działa system. Ta automatyzacja coraz mniejsze koszta wprowadza wszystkiego, w sensie jakby produktu. No właśnie dlatego jest atrakcyjna. No tak, ale to nie, tym dla mnie nie ma nic wspólnego z dochodem podstawowym. Dochód podstawowy jest po prostu bezsensowny. Ma wszystko, bo jeżeli roboty będą zajmowały coraz więcej niż... Ale porównywali już historycznie, na przykład jak wprowadzali maszynę parową i tak dalej. Ludzie byli przeciwni, jak rozumowanie przez analogię Sparta nie zawsze działa. No tak, ale ma sens też. A sens ale taki, co ma sens? Że, no ma sens patrzenie na to, jak było w historii. Nie ma sensu. Ma sens, tak, 100%. To prawda, ale to nie jest coś, co możesz zawsze robić. No tak, ale gdybanie tak po prostu, to też nie ma sensu. Wydaje mi się, że większy sens ma patrzenie po historii niż po to, że tak ci się wydaje. Tak nie szczerze. Gdybanie. Generalnie są dwa rodzaje rozumowania. Przez analogię i jakby rozumowanie od dołu od czynników pierwszych. Od czynników pierwszych to jest to, że wiesz co robi taka automatyka na przykład i na podstawie tego możesz wywnioskować jak ona wpłynie na coś, prawda? No tak, tak. I teraz tak, jak masz dochód podstawowy, to rozumowanie przez analogię nie do końca będzie działało w kontekście...
w kontekście maszyny parowej, dlatego że wtedy byliśmy na dosyć niskim stopniu industrializacji i dopiero maszyna parowa pozwoliła na dużą industrializację. Ale nie, mi nie chodzi o porównanie, tylko po prostu bardziej mi chodziło o to, jak ludzie na to patrzyli. Ale powiedziałeś, że... Tak, że ludzie... Niekoniecznie byli, to... Że już wtedy chcieli ludzie dochód podstawowy, no bo zabierała praca maszyna parowa, zamiast 10 osób mogły dwie pracować. Wiesz, o co chodzi? O kurwa, o, zabiła mnie w tym. A okej, okay, ale po co przywołujesz ten przykład, jeśli uznajesz, że rozumowanie przez analogię w tym przypadku nie jest do końca skuteczne? Nie, ja powiedziałem, że według mnie jest. Że jest. Czyli bardziej, według ciebie jest. Nie, że jest bardziej niż gdybanie, co by było. Bardziej jest analogia historyczna skuteczna niż no takie gdybanie, że według ciebie automatyzacja zabierze pracę i ludzie nie będą mieli za co żyć. No ale to nie jest. Tak samo ludzie myśleli w czasach maszyny parowej, tak samo myśleli też poza, jak wchodziły elektryczne maszyny i tak dalej. To ludzie cały czas to samo myślą. A. I dlatego mówię, że analogia historyczna ma większy sens niż myślenie sobie takie gdybanie, jak ludzie w 1800 roku. To nie jest do końca gdybanie, dlatego że wiesz mniej więcej, jakie są możliwości AI. I AI, okej, okay, bo twoim kontrargumentem może być to, że i to ci podpowiem, że tyle samo miejsc pracy stworzy AI, no bo tak jest. Na przykład, bo co czasach, zabierze. No w czasach maszyny parowej, maszyna parowa spowodowała, że nie wiem, 20% więcej ludzi pracowało niż wcześniej? No tak, to czemu miałoby nie wtedy być mieliśmy, podobnie? Wtedy mieliśmy bardzo, bardzo dużo miejsca na industrializację, a teraz już industrializacja powoduje w zachodnich społeczeństwach duże problemy, z którymi sobie nie do końca radzimy. Na przykład zanieczyszczenie klimatu i tak dalej. Teraz, na przykład... No... W ciągu 100 lat najbliższych, jeżeli będziemy w takim samym tempie emitowali gazy cieplarniane, to prawdopodobnie Ziemia osiągnie taki punkt krytyczny, że nie będziemy w stanie już nigdy cofnąć zmian. Tak, tylko że w ciągu 100 lat, jak już ludzie wymyślają coraz to nowsze zielone źródła energii i tak dalej, także co ma. Ale co z tego, że wymyślają, jeżeli dalej no i w tym momencie trend nie jest w ogóle zatrzymany. To jest jeszcze dużo, dużo ale, za mało. No ja widziałem statystyki, że ludzie od tego mają odejść w ciągu 20 lat, a nie w ciągu natychmiast, bo natychmiast jest niemożliwe. A 20 lat to wiesz, to nie jest 100 lat. 20 lat ludzie przewidują, że odejdziemy od energii takiej na przykład jak węgiel, żeby nie zacząć czyszczać. Okay. A ty mówisz w ciągu 100 lat, no to jeszcze 80 jest w zapasie. No 80 lat to nie jest dużo, to jest no bardzo tak, mało. Ale ty mówisz o 100 latach, a ja mówię, że 20. 100 lat to też jest to mało. Tak, tylko że no... I tak naprawdę czasu mamy mało. Zaczekaj, bo mam komentarz ciekawy. Widać, że Noxy mało wie o pracę, automatyzację i tak przeważnie pilnuje człowiek. Tylko problem jest taki... Tak, ale okay. Mniej ludzi pracuje ostatecznie, o to mu chodzi. Że zamiast trzech ludzi właśnie pracuje to jest jeden. Totalne niezrozumienie, bo to tak jakbyś powiedział, że jak masz kasy samoobsługowe w Biedronce, to one docelowo nic nie robią, bo ten... Bo i tak jak jest 10 kas samoobsługowych, to 10 kasjerek musi przy tych kasach stać. Nie, jest no coraz nie. Mniej tych kasjerek. Jest ich mniej i tak samo będzie właśnie z automatyzacją i to jest to, co zmniejsza ten. Tak, ja rozumiem w 100% tak. O co ci chodzi, tylko mój argument jest taki, że ja teraz ludzie... odpowiadałem na komentarz. Tak, tak, a dobra, no bo już rozumiesz. Według mnie ludzie tak już od 200 lat, czy od kiedy została wymyślona parowa, może jeszcze dawniej, to samo myśleli, co ty mówisz. I tak. Po prostu nigdy się to nie sprawdziło, nigdy. I według mnie nie sprawdzi się to i tym razem. Ale dlaczego? Jaki by miałby być mechanizm? Bo na początku się nie sprawdziło, bo widzisz, rozumowanie przez analogię nie zawsze działa. No nie właśnie znałem. To jest problem, a ty się bardzo usilnie go trzymasz. Teraz, to że wtedy... Oczekaj. O Jezu, jak close! O, to było close. Master mocy. Wcześniej nie działało i możemy wskazać na przykład przyczyny takie jak to, że powiedzmy było masa miejsca na industrializację jeszcze, ale... Jakby w tym momencie już nie mamy takiego, tak dużo miejsca wolnego na to, żeby, nie wiem, strasznie pompować produkcję i tak dalej. Już teraz jesteśmy zalewani tanimi towarami i gównem wszędzie. To nie jest, nie wiem właśnie. No ale jesteśmy zalewani tanimi towarami, no bo w krajach nierozwiniętych jest po prostu tania siła robocza. Dlatego to jest tanie, no. To nie ma jakby, do jakości to nie ma w 100% przełożenia, jeżeli o to ci chodzi. To, że to nie jest tanie... O, nie mówię nic o jakości. A. Nie. Okej, to nie o to po chodzi. Po prostu są tanie towary. Chodzi o to, że teraz mamy bardzo duże moce przerobowe i nie jakby... To nie jest tak, że... Ale na przykład są statystyki, znaczy nie wiem, czy tutaj statystyki są dobre. Ale dobra, powiedzmy, podejdźmy do tego inaczej. Bo ty twierdzisz, że
może ale być nie. dużo miejsc pracy. Mam trochę jak jeszcze... sobie wyobrażasz 8, na przykład 11 miliardów ale... ludzi za 50 lat pracujących wszystkich przy obsłudze AI, albo będziemy. Połowę. Znaczy 11 miliardów ludzi będzie, tylko tak naprawdę przez to, że w biednych bardzo krajach będzie bardzo duży przyrost. No to tam i tak automatyzacja nie nastąpi, także... No, to, no że... nie w tym okresie, także to prawda. Także to nie ma znaczenia w ogóle, czy będzie automatyzacja, czy nie dla biednych krajów. W tamtym okresie, ale dalej jeszcze przykład... jeszcze jedno. Mhm. Są statystyki, które pokazują dużo bardziej rozwinięte kraje, na przykład Norwegia albo Niemcy, czy tam Szwajcarię, gdzie jest człowiek, nie mówię o maszynie, jeden człowiek po prostu jest bardziej produktywny niż na przykład w Polsce jest trzech. Czyli tu nawet nie automaty wchodzą w grę, po prostu produktywność ludzi. Do produktywności ludzi jestem prawie pewien, że wykorzystuje się jakby te maszyny... Czekaj, jakby to powiedzieć? Że na przykład, bo to jest tak, że produktywność liczysz na kraj, a potem dzielisz przez jego tego populację. Czyli maszyny tutaj, im więcej jest, im większa automatyzacja, tym tak, większa jest liczona produktywność ludzi. No więc tak, bo to na zasadzie... PKB się dzieli po prostu. Więc to... raczej popiera mój argument, że maszyny mogą wyprzeć ludzi, skoro kraje, gdzie jest większa automatyzacja, mają większą produktywność. Nie, ja nie mówiłem o automatyzacji. Ja mówiłem o zwykłych ludziach, nie mówię tutaj o maszynach. Mówię po prostu, że w Norwegii albo w Niemczech nie chodzi mi o automatyzację, zwykli ludzie. To nie jest automatyzowane, po prostu ludzie są bardziej produktywni. Nie, to ja powiedziałem, okej, to źle zrozumiałem, to źle, się zgodziłeś. Źle bo jak jest produktywny, jak jest liczona produktywność i nie wiem, czy przez to liczy, co to za wskaźnik, o którym mówisz? No są różne tam, po prostu widziałem takie statystyki, tylko no musiał ci pokazać, bo jakby nie przywiązuje uwag do nazw. Czy to jest się tak nazywa ten wskaźnik jakiś tam Lepera czy inny? Tak. Dobra. Wiesz, co mi chodzi? To musiałbyś najpierw sprawdzić, czy ten, bo generalnie w liczeniu takich wskaźników zwykle to działa w ten sposób, że... Ty, bot jeszcze jest w grze? Jest bot. Zwykle to działa w ten sposób, że jak... żebyś brał produktywność populacji i dzielił przez ilość ludzi i tutaj maszyny dodatkowo by zwiększa, im większa automatyzacja, tym większa byłaby produktywność ludzi, więc musiałbyś znaleźć wskaźnik, gdzie byliby, ale nie wiem jakbyś chciał to zrobić, bo co, wtedy, jak chcesz to robić, automatyzacja zawsze się będzie liczyła. Statystyki to były pokazane na budowie zwykłej, czyli tam maszyny, no to są samochody, które chcesz powiedzieć, że budownicy czy szybciej budują w Norwegii, no to mają lepszy sprzęt. Nie, że budują, tylko że jeden człowiek na przykład robi rzeczy, które w Polsce robi trzy osoby. Wiesz o co chodzi, że w Polsce jeden nosi cegły, jeden autem, a w Norwegii ale to wtedy niczego nie udowadnia. A w większości wskaźników nie, chodzi jak o to po takiego? Prostu, że jest taka duża produktywność ludzi, że jeden pracuje za trzech, a mimo to nie ma bezrobocia. Wiesz o co chodzi? W tak bogatym kraju. Jeden pracuje... Że nie automatyzacja, no porównaj do Polaków. A w Polsce też nie ma bezrobocia. Czekaj, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, o czym wcześniej gadaliśmy znowu. No może rację. Czekaj. Ale czekaj, bo donate'a dostałem znowu o tym. Nie pisałem, że złoto nie pójdzie do góry, Rafał, ale słuchałeś co chciałeś. Kurde. Nie wiem, o złocie nic nie gadaliśmy, tam był tylko żart. Nie, widz zainwestował 1,5 miliona. Nie, będziemy gości nie ogarnia, bo pisze, że pisałem, że złoto na pewno nie pójdzie, nigdy nie powiedziałem, że złoto na pewno nie pójdzie do góry. Dobra, już luj z tym złotem. No. Dobra, czekaj, wracając do tego, co dodaliśmy. Ja nie wiem, już tak zawinęliśmy tą rozmowę, że ja się trochę gubię, ty. Znaczy, bo właśnie to, że na polskiej budowie się lenią, a na przykład, a tam jeden gościu zapierdala, to może nie ma nic wspólnego z tym, o czym gadaliśmy. Prostu... A w większości tych wskaźników produktywności będziesz miał coś takiego, że jak jest na przykład sklep, który robi pewne obroty w euro i w nim jest większa automatyzacja, ale ma mniej pracowników, to jakbyś to przeliczył, to by wyszło, że pracownicy w tym sklepie bardziej zapierdalają, nie? Mm-hmm. Ale to nie do końca tak działa. No. Ale na pewno tak, ale na pewno zapieprzają bardziej niż w Polsce. No, może tak. Bo tam się bardziej goni tych ludzi. O, fakt. Ma ten. Ja biegnę. Eclipse jest pokurwiony. Strasznie mocny item. Sorce chyba kupiłeś, ja miałem... ale ja wiem. Ja miałem chyba... Czekaj. Nie, dobra. Normalny jest cooldown. Czekaj, to działa tylko po RC? A co powiesz na to, że przez automatyzację ludzie się cofają? Chodzi mi o to, że przez automatyzację daną rzecz wykona maszyna. Przechodzisz, wciskasz program start i maszyna robi. No to jest...
cały postęp kiedykolwiek, to też możesz powiedzieć. A co przez to, że zrobiliśmy taczki, to ludzie zaczęli się robić leniwi, bo nie noszą cegieł w rękach. No w pewnym sensie tak, no. Nie dla leniwych ludzi, tak, dla noszenia cegieł w rękach. Ciężko się nie mądrzyć w tym temacie, bo to są takie raczej skomplikowane tematy. No to my tak... Co ty, no tak se gadamy tylko. Nie bierzcie tego tak w 100% widzowie na poważnie, że coś. Piszcie też swoje po prostu opinie. Tyle, nie ma co się jakby wyzywać, bo my i tak gówno zmienimy na tym świecie albo coś. Po prostu se gadamy. Może coś ciekawego się dowiemy. Gdzie mu się kończy energia, ty się odpalasz? No ja tak mam przy tych tematach akurat. Ale ja rozumiem, bo to się wszystko zaczęło od tego, że ja powiedziałem coś takiego kontrowersyjnego. Już nie pamiętam, co to było? Pamiętasz, Sparta? Kurde. Że maszyny ludziom zabiorą pracę i potrzebny jest dochód ten za istnienie człowieka. A wiesz, że ten dochód jest we Włoszech i w Hiszpanii już? Nie wiem, czy wiesz. W Polsce też jest w pewnej formie. Ale tam jest za nic, a u nas jest za dziecko albo za to, że nie pracujesz. No, nieduża różnica jak dla mnie. A jakby na nie, przykład no, jest było, różnica. Jakby było pokazane, ty że na i pewno ja, rozwoju... Ale nie, ty i ja dostawalibyśmy teraz ten dochód, a nie masz przecież dzieci. Czyli jest różnica. A nie, to jest różnica dla ciebie. Bardzo ja mówię z perspektywy, państwa, ekonomii i tak dalej. No jest dla państwa. Zamiast płacić 5 milionom ludzi, płacisz powiedzmy w Polsce wszystkim. Wyobraź sobie, jakie są koszta. Ale to roczne. Inne pieniądze byś miał, to wtedy nie byłoby 500 zł, nie? Budżet by się rozłożył. Ja nie wiem, jaki jest dokładnie, ale jest dosyć duży chyba ten. Budżet by się rozłożył. Ale generalnie, no 500 plus na przykład na ekonomię. Ale... Jak bardzo nie lubię 500 plus, to... Bo ja nie jestem za dochodem podstawowym teraz. I to nie. Jeszcze bardzo długi czas. Ale jako koncept, dochód podstawowy może być bardzo przydatny. Właśnie w tym momencie, jak osiągniemy dużą automatyzację i popyt zacznie spadać. Mi się wydaje, przykład... że to się stanie nigdy, bo kraje bogate zarabiają na tym, że kraje biedne mają tam produkcję i tyle. I to się nie zmienia praktycznie. Po co robić automatyzację? Nie wiem, czy będzie kiedykolwiek sens. Jakby w krajach bogatych będzie automatyzacja, ale w krajach biednych mało nadal tego. Będzie i tak produkcja. Mało tego, największa automatyzacja będzie w krajach, które mają większe podatki. No, ma to sens. Tak. No bo przecież trzeba skądś wziąć te pieniądze, nie tylko do druki. No i tam koszt pracowników jest większy, zwykle. To są często kraje no tak, ja mówiłem takie bardziej socjalne. I tam automatyzacja bardzo się opłaca. I są pewne trendy, na przykład teraz dobra, prawdopodobnie robię. Będziemy przenosili... O kurwa! Dostałem na W1200. Będziemy przenosili produkcję prawdopodobnie z Chin do innych krajów, już dlatego jest że. Przeniesiona po tym koronawirusie wielu no, tych. Tak, bo się tak bardzo nie lubimy z Chinami, tak. Ale to się nie lubimy, wiesz czemu? Bo mają szansę zawojować i się USA denerwuje, a nie ten. Kurde, dobrze! Ja pierdzielę to było close. Ty, ja buta jeszcze mam na sel. Po co mi pogadać o LoLu? Cały czas gadaliśmy o LoLu, w końcu coś innego. Bez kitu. W początku gry gadaliśmy o nowych itemach, a czy streama. Bo ja tylko jedną grę chyba... Nie, wszystkie gry razem zagraliśmy, czy ja jedną bez ciebie? Nie wiem. Może jedną by za mnie zagrałeś? O, taka ciekawostka a propos Chin. Ktoś mi pisze, w firmie Xiaomi jest 70% automatyzacji. Nie wiem jak to jest dokładnie liczone, ale... Też nie. Taśmy produkcyjne w sumie możesz liczyć też jako ten, nie? No tak, z automatyzacją w pewnym sensie. Boże, to E. Perma E mam. Ale to na bohaterach chyba więcej to skraca cooldownu. A o czym mówimy? Ej, nie, ja mówię o moim moim E, ja mam perma E. Ale to bombi. Ej, ile ma AP on? Nie ej, mam tysiąc. Wrażenie, że milion. Tysiąc ma. Ej, ciekawe. Bardzo dużo on zadaje. On mnie też praktycznie na kogoś zabija. Tak. A ja mam Weekenda. 40 Emresa. Chory Emres. A ja Barona w ogóle zrobiłem solo. Na Ez. Co ty robisz? Widzę.
Złóż ten item, co bije true damage? Nie. Ja mam. Nie pasuje tutaj. Ej, bo grę skończ! A nie, pyka jest. Teoretycznie mógłbym się wpieprzyć, ale się boję. Bo grę skończy. Ja się chylko tylko Veigara, bo... Oj, Jezu. Dobra. No, ta, musimy go jakoś zbombić. Tak, żeby nas nie dotknął. Dobra, ja już gówno zrobię w tej grze. Czy słyszeliście o tym, co mówił Elon Musk, o jakichś dyskach, na których przechowywały, byłyby przechowywane dane, wspomnienia, coś tam? Ta, ten to implant. Jest Neuralink, nie? Ten implant chodzi mu o niego? Co ostatnio, ostatnio tak, to będzie Neuralink. Nie wiem, no ciekawostka dla mnie tyle, dla bogatych ludzi. Nie wiem, czy tylko dla bogatych, ale wydaje mi się useless. Nie, mi się nie wydaje tak useless, ale do przechowywania wspomnień to mamy rzeczy, od kiedy aparat zrobili, ale no niby mielibyśmy to w lepszej postaci, po prostu taki upgrade. Tyle. To wzi- O! Z E wziąłem S! O, nice. Nie jestem pewien. Nie waliłem wiadra nigdy, ani nie paliłem zioła. Ale nigdy nie wykluczam takich rzeczy. Ciekawe, znaczy, jak wiadra nie. Tego. Wiadra nie chcę, ale... O kurwa. Dobra. Oh, nice. Ciekawe jestem, jak z jakością tego. Chyba z, jakby tak zbrać ze wspomnień i tak dalej, to dużo niższa jakość obrazu, myślę, żeby było. Ja nawet nie wyobrażam sobie, jak może coś ze wspomnień wziąć. Co dopiero ty mi jakoś jakości gadasz obrazu. A, to nie jest aż takie ciężkie. To się... No, bo znaczy z kręgosłupa w sumie nie wiem, jak to robią. Ale wiesz, jak ze stopy? Okej. Okay. Raczej z mózgu. Ze stopy to trochę ciężko byłoby. Ale to wiem, że na przykład zapisywali sny i odtwarzali obrazy ze snów. Serio? Na podstawie pracy mózgu. Tak, tak, tak. Miałem na uczelni coś takiego, no, oglądaliśmy kiedyś. Ty, ja botka pójdę. Nie, czekaj. Albo Trinity. Ty, fantoma pójdź. Loj. Z 90 tego mam. 47 MRS-a. Przekroczyłem 5%. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to poszedłem. Chyba źle. Harry'ego Pottera się naoglądał. O, poczekaj, jest donate, to ci zaraz powiem, co było. Dobra, wkurzyłem się, straciłem 10, ale trudno, po prostu nie można słuchać człowieka o pełno. Lewicowych socjaldemokracja nie poglądach, ma. Który mówi o fejkowym globalnym ociepleniu i wieży. Teorie spiskowe o AI czy wyparciu siły roboczej ludzkiej do tego najpiękniejsze jest... Jakie A jest broken? Poczekaj chwilę. Wypowiada się o tematach, których nic nie wie. Neuralink będzie spoko, ale oczywiście jest. Zasłyszysz, co u mnie jest? To typowa lewica, która ma swoje logiczne doktryny. Obiecuje, nie będę obił streamów z Noxem. Ale bo ujmują mojemu rozumowi. Znaczy poza tym dochodem podstawowym nic mówi. Mówił, że jest za kapitalizmem, nie wiem. Ja jestem 100% kapitalistą. Nie licząc dochodu podstawowego, który nie jest kapitalistą. Właśnie część ludzi nie rozumie. Ale według Noxiego jest. To są zwykle ludzie, którzy lubią takie hasełka populistyczne a propos kapitalizmu i tak dalej. Jak ale... ja się zastanawiam, że dostajesz pieniądze za to, że żyjesz, za to, że po prostu żyjesz, rozumiesz? Że ale, nie ważę, czy ale jesteś profesorem... Ale nie zastanawiaj się dlaczego, tylko po co. No jak to po co? No po co? No to bo ci się nie będzie chciało pracować, jak to dostaniesz, chyba oczywiste. Po co, Sparta, po co? Na temat. Ale co po co? Po co, nie dlaczego dostajesz pieniądze, tylko po co? Nie wiem, jakby... po to, żeby czekaj. Politycy wygrali w wyborach. To może głupie, może to głupie brzmi, może tutaj coś źle zrobiłem. Nie, nie chodzi o to. Można po to dawać pieniądze, ale generalnie chodzi o napędzanie popytu, w momencie, w którym jakby no popyt tak. będzie siadał z jakiegoś powodu. Nie, no ale to jest durne pompowanie PKB, tylko po to, żeby się polityk pochwalił w następnych wyborach i wygrał. Nie, nie dlatego. Albo żeby momencie, inwestycje którym, były jeżeli tego, mówimy do twojego o... kraju większe. Jeżeli mówimy o akurat w kontekście dochodu podstawowego, w kontekście automatyki, to nie ma nic wspólnego z pompowaniem PKB. Dawaj go, dawaj. Oj, umarłem. No dobra.
Jak? Przecież przed chwilą powiedziałeś, że jakby ten siadał o PKB, to dochód się przyda. Powstało. Nie PKB, popyt. Tak, tylko no popyt, no co za różnica, jak to nazwiesz przecież. Jestem prawie pewien, że PKB można na kilka sposobów pompować. No da, da się. Wystarczy, zależy jak policzysz. A popyt konkretnie mówi o... Kurde! Tym, jak dużo ludzie konsumują towarów i usług. No to zrobiło na przykład popyt 500+, napędziło i dzięki temu PKB poszło w górę. 500+? Nieironicznie, no, mimo że nie jestem... Napędziło popyt. Zwiększyło popyt, tak. No tylko to. No tak, bo miało i... zrobić co innego. I no nie pomogło z dziećmi, ale... Ty kończą nas! A nie, ty jesteś, dobra. O, a, Twitch padł. Gówno, co ja zrobię? Co mnie na R-kę zabije samo? Nie zabije ci na R-kę. Totalnie mnie zabije na R-kę. No ty już nie żyjesz. Nie zrobisz już nic, chyba że... Nic nie mogę. Antera cię zabije. 1500 damage'a. Ale to z HP zadaje, jakby masz mniej. To wiesz, ja już mało. Ograli nas, ale chyba dlatego, że se gadaliśmy, mi się wydaje, i mieliśmy w dupę gra. Mogło tak być, ja tak na automacie leciałem mocno. A dziękuję za stobicu przy okazji. Nie wiem. Nox, według Noxiego dochód podstawowy jest potrzebny. Ty on z... Nie teraz potrzebny. On zaliczył dubla! Na respie! Ja pierdzielę, samego wóz zaliczył dubla! Albo kuwu to było, nie jestem pewny. Dla wielu osób to jest nowy temat i mogą nie rozumieć za bardzo, o co chodzi. Ja nie mówię Sparta o tobie, bo ty się wydajesz zainteresowany. Ale... Z tego co ja wiem, to ten dochód podstawowy chyba tylko w Szwajcarii nie przeszedł, w krajach, w których był proponowany. I co ciekawe... A że w Szwajcarii? Bo Szwajcaria ma dużo rozdawnictwa. Nie ma właśnie, nie przeszedł tam. Było referendum. Ale Szwajcaria generalnie ma dużo rozdawnictwa. Nie aż tyle, poza tym są wymagania duże, nie są dla emigrantów, czy tam imigrantów, takich co sobie przyjadą na przykład jak w Niemczech, tylko musisz być obywatelem, a to nie jest takie proste. To jest zupełnie coś innego. Znam dziewczynę, która była w Szwajcarii i normalnie ciągnęła hajs, ale nie wiem na jakiej zasadzie. Może jakieś dla bezrobotnych, ale to jest chyba też musiała ileś lat przepracować. Czekaj, dobra, bo bym na szybko to skończył ten temat i potem idę lulu. Co, nie gramy już? Nie, ja nie gram. Jak dopiero 6 godzin gramy? Tylko ja jeszcze wcześniej grałem 4 godziny. Serio? A, grałem. Ale tak, to... ale bo ja na off-streamie grałem, na innym streamie grałem. A czekaj, bo ja nie pamiętam co ja mówiłem. Czekaj chwilę, bo jest donate. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Wipeków płacił 5 zł. Każdy powinien żyć za swoje, a nie że zabieramy komuś kto pracuje, a oddajemy jakiemuś szmulowi, któremu nie chce ruszyć, jebać so... Ale chyba racja. Dziękuję za 5 zł. Ja też dostanę donate'a. Dzięki Rafał, będę robił co chcę. Mimo wszystko. Ale co ty chciałeś tam zakończyć? Tak, bo nie pamiętam na czym skończyliśmy. Gramy jeszcze 5 gier. 5 gier jeszcze jest granych, co ty w ogóle mówisz? A to możesz już sam dograć. Nawet teraz możesz lobby robić. Nie no, samemu to mi się już nawet odpalać gry nie chce. Tak? Czekaj, bo ja bym ten temat dokończył, tylko na czym my skończyliśmy? Nie pamiętam. Nie wiem jak moglibyśmy zaczepić. Może ty chcesz jakoś zaatakować to co mówiłem, albo nie wiem. W sumie ja się trochę zgadzam z widzem, co napisał, że wzrosty mają wynikać nie z konsumpcji i popytu, tylko z inwestycji, jakby pomnażania. Okay. Oszczędności i tak dalej. Poza tym na przykład dochód podstawowy 500+, atakuje twoje oszczędności. Ale to jakby jest wasza ideologia, to nie jest to jak wygląda świat. Ale nie. Ideologia. Przecież... Ja też jestem zdania, że z inwestycji fajnie byłoby. Przecież każdy gada swoją opinię tylko na tym streamie. To, że jak działa świat, to jest inna sprawa. No nie. No, ty też mówisz jak działa. Na świecie mogę powiedzieć prost, że konsumpcja wpływa na wzrosty w dzisiejszym świecie. Dzisiaj świat bez konsumpcji
By się zawalił? Tak, no jest tak, przez dodruk tak. Potężny. To nie jest, świat nie leci na inwestycjach, tylko na konsumpcji, w 100%. No, czy w 100, nie wiem. Są wyjątki, są kraje, które są wyjątkami. Są Chiny. Przecież nie Chiny wszystkie nie kraje. Konsumpcji. Nie, jak to? Przecież Chiny dzięki tak. temu, że... Mhm. Przecież Chiny bardzo się rozwinęły tym, miały wzrosty przez to, że jakby wewnętrzny rynek zyskał. Konsumpcja. Przecież to też bardzo wpływało na ich rozwój. Nie to, że eksportują tylko tanie towary. Okej, okay. O konsumpcji bardzo wpłynęło. Chin na wewnętrznych rynkach nie bardzo wiem, bo standard życia Chińczyków jest raczej niski. Znaczy, ale wiesz, ile razy się zwiększył? Tak, to prawda, że się zwiększył. I to bardzo, a poza tym po przeliczeniu na ale, siłę... Ale chodzi o to, że Chiny nie muszą 100% jechać na konsumpcji, dlatego, bo każdy demokratyczny rząd kapitalistyczny, no nie tylko kapitalistyczny, jedzie na konsumpcji. Nie wiem, powiem ci szczerze. Na pewno ma to duży wpływ, ale nie wiem czy w 100%, no. Jakby inwestycje zagraniczne mają bardzo duży wpływ na to, jaki ale jest kraj. Ale po co się inwestuje za granicą? Po co no jak to po co? Inwestuje się po to, żeby się zarobić. No nie ma innego wpływu. Innego jakby przyczyny. Albo to, zarobić, albo inwestycje, na przykład w Polsce, to robi to dlatego, że możemy w Polsce wydrukować taniej coś, czego on nie może wydrukować u siebie, po to, żeby potem móc to sprzedać u siebie, a sprzedaje to komuś, kto chce skonsumować ten produkt albo usługę. No tak, czyli chce zarobić. Czyli konsumpcjonizm. No ale inwestuje się po to, żeby zarobić, no. W skrócie. A po co się zarabia pieniądze? No jak to po co się zarabia pieniądze? No powiedz. No żeby... Żeby je wydać. No, a po co innego? Konsumpcjonizm. No ale konsumpcja to świat tak działa wzrost, zawsze. Napędza wzrost dzisiaj. Ale zawsze działało tak, że zarabiałeś po to, żeby wydać. Po co innego się zarabiało nie, pieniądze? Nieprawda. Na przykład jak byli ci... jak byli... szlachta i robotnicy, rolnicy i tak dalej, oni nie zarabiali po to, żeby ten... Jeżeli pracujesz na siebie, tak, ale to wtedy to prawdopodobnie jesteś konsumpcjonistyczny. Ta pańszczyzna i tak, tak dalej. Tak. To wtedy nie okay, mówimy no. O wyjątkach niewolnictwa, o zwykłych, jakby zwykłym świecie mówimy. Nie no mówimy i w zwykłym o Kambodży, świecie, jakiś... w tym co dzisiaj mówimy o nazywamy tak, zwykłym ale światem. Nie, chodzi mi konsumpcjonizm o to, napędza świat. Ale chodzi mi konsumpcja. O to, że jakby od zawsze było tak, że zarabiali, żeby wydawać. Ludzie podbijali świat na statkach, przyspływali po świecie i odkrywali świat po to, żeby tam się wzbogacić z tych krajów. Po to były kolonie, żeby były rynki zbytu i żeby zarabiać, a nie po to, żeby nie wiem po co. No inwestuje się po to, żeby zarabiać. Zarabia się, żeby wydawać, ten tak działa. Nie zawsze konsumpcjonizm był krytyczny, tak bardzo ważny, ale w sumie to tak, tylko że to bardziej popiera mój argument, że konsumpcjonizm jest jednak... Ale nie, mówię tylko, że zawsze tak było, no bo mówisz jakby ten... A to, że były wyjątki, że tam chłopów się dymało w dupę, żeby za darmo robili, to już jest trochę inna sprawa. No to dobra, jestem w stanie oddać ten punkt, czyli konsumpcjonizm jednak od zawsze kierował nami. Tak, ale chodzi mi o to, że... Znaczy nie, no jakby w tym sensie spojrzeć, to no zarabiasz i wydajesz, no to tak. Tylko, no. Wiesz, chodzi mi o to, że nie tylko konsumpcja napędza jakby, wiesz, gospodarkę, ale to, że są zagraniczne inwestycje też dużo daje ci. Nie jestem temu, pewien, czy nie tylko czy nie tylko konsumpcja. No co ty piszesz, kafary? No przecież jak idziesz dalej i... Bo mówisz coś o tych inwestycjach, nie? No zagranicznie. Czekaj. Ej, podoba mi się Rafał. O, jak fajnie. Jak wrzucasz donejciki po 10 zł, żeby się nie zgodzić, albo żeby pisać jakieś głupoty o tym myślałem, złocie. Że ci się tylko Rafał podoba. Nie znam Rafała, to nie mogę powiedzieć. Jasne. Jeżeli inwestujesz w tym celu, żeby zwiększyć swój standard życia i móc konsumować więcej towarów, ale nie tylko po to. A po co? Na przykład inwestujesz po to, żeby, wiesz, zabezpieczyć się. Nie musisz no, tego ale to wydawać. Ale zabezpiecza twój dalszy poziom konsumpcji. No tak, no ale tak działa świat, no tego nigdy nie zmienisz. Nigdy no tak, nie będzie inaczej. No tak, zgadzam. Ja ani razu nie powiedziałem, że nie o to chodzi. No tak, no ale to jest jakby... Nawet moim punktem jest, że o to chodzi. Ale nie no, bo ty mówiłeś, że były czasy, że nie o to chodziło. No mi się wydaje, że były poza tam jakimiś wyjątkami.
poza grupami wykluczonymi. No, no ale to takie niewolnictwo. Dzięki, Andrzej. Może masz rację, ale to wtedy zawsze chodziło o to. I to dalej jest tylko potwierdzenie mojego punktu. I w tym momencie, jeżeli konsumpcja będzie, no jeżeli nie będziesz miał wpływów i nie będziesz mógł... Wiesz, o co chodzi. No dobra, chuj, nie chcę mi się już gadać o tym podstawowym. Chcesz jakiś inny temat rzucić? No możemy pogadać, jak już mamy nie grać. Jak już nie chcesz. Ale to musisz coś rzucić teraz. Niech widzowie napiszą, bo ja jestem za głupi. Napiszcie jakiś ciekawy temat. Nie no, ciekawy się gada o tym podstawowym. No fajnie, że według mnie fajnie, że mamy inne spojrzenie na to, bo jakbyśmy się zgadzali, to byśmy nawet nie gadali i byłoby bez sensu. Ja kiedyś byłem przeciwnikiem dochodu podstawowego. Ja nadal ale jestem. Bo to są takie bardzo popularne poglądy. To jest coś, co dobrze się słucha, że dochód podstawowy to są źli socjaliści. Tak, ale... Nie, na odwrót. Przecież większość ludzi chce dochód podstawowy, o czym chuj mówisz? Większość ludzi chcą w Polsce, tylko nie było żadnego referendum o to, a poza tym nas nie stać. W Hiszpanii to wprowadzili, we Włoszech, jedynie w Szwajcarii tego nie wprowadzili. Jedynym kraju, który tego nie chciał. Czekaj, dochód podstawowy? Każdy człowiek chce dochód podstawowy. Przecież w tą stronę to idzie. Wiesz... Nie ma sensu ankiet patrzeć, bo zobaczysz ankiety u korwinistów, to nie będą chcieli, a zobaczysz u, nie wiem, jakiś PiS, PO, to będą chcieli. Także takie ankiety to nie mają sensu. Wydaje mi się, to że nie ma... Nie pokazują. Nie mają sens. Chodzi mi... Ale nie no, w sumie korwinistów jest bardzo mało, to niby powiem pokazuje, tak, że chcą w Polsce. Ja nie widziałem ludzi w internecie, którzy byliby za dochodem podstawowym. No ja już widzę ciebie. A tylko... Nie no, żartuję, mówisz, że nie chcesz teraz. Wiem, to jest to w kontekście konkretnym. No jak... No wiem, żartowałem. Mówisz, że nie chcesz teraz, tylko w przyszłości. Ale nie no, są tacy ludzie i nawet eksperymenty były chyba od lat 70. i w różnych krajach był wprowadzany dochód podstawowy. Nigdy się nie udawał, bo to jest bardzo drogie. Po prostu. A to, że jest teraz dodruk ogromny... To jest trochę dlatego inna nie sprawa. Jestem za dochodem podstawowym teraz, Sparta. Tu chodzi o to, że jak automatyzacja będzie na tym poziomie, dochód ale... podstawowy nie jest właśnie... po to, żeby ktoś mógł siedzieć no na tak, dupie, tak, ale... tylko jak robot za niego pracuje, w cudzysłowie robot, automatyzacja jest na tym poziomie, że nie potrzebujemy tyle pracowników. Tak, wtedy ale wyobraź sobie, jak duży musiał być dochód podstawowy, żeby i zaspokoić potrzeby tych, co nie mogą pracować, i... Żeby się tym, co mogą pracować, chciało się pracować, żeby jeszcze więcej zarabiali. Wyobraź sobie, jak duży musiałby być i poza tym trzeba by go powiększać co jakiś czas, bo przecież inflacja by go zżerała. Wyobraź sobie, jak ogromny musiałby być, żeby i wyżywić biednych. Czekaj, po kolei. No najpierw to bez znaczenia, że musisz go zwiększać później, ale bo nie, dobra. Płace też rosną. Ale wyobraź inflacji. Sobie, że musiałby być i taki duży, żeby wyżywić biednych, którzy nie pracują, i tak mały, żeby bogatym się nie chciało pracować. Nie mówię, nie chodzi o takich bogatych, chodzi o klasę średnią. Bogatym się chciało. O klasę średnią, nie chodzi mi o milionerów, tylko o takich, co robią w korporacji i wiesz, nienawidzi tej roboty, ale na przykład tak. 70% tego, co zarabia, to jest dochód podstawowy. No to nie pójdzie już do tej pracy, bo po co? Nie będzie robił tego, co nie lubi, skoro może żyć za 70% na EZ. To prawda. No więc... i wtedy mechanizmy wolnego rynku robią na przykład, że płaca za tą pracę, jeżeli jest potrzebna. Tak. Rośnie. Tak, tylko jak bardzo musiałoby urosnąć, żeby się pracodawcy potem opłacało i przez to... Ale jakie to ma ale nie. Ma ogromne znaczenie, bo wpływałoby na pensję pracownika. Pensja pracownika, czyli koszty, wpływałyby na koszt rzeczy, którą chcesz kupić. Mhm. Czyli w praktyce to nie dochód wiem, podstawowy rzecz, nigdy by nic nie dał kupić. Jaka rzecz może być, jeżeli rozmawiamy tutaj o świecie, w którym jest wysoki stopień automatyzacji, jak praca jednej osoby, która prawdopodobnie w tym momencie... już kontroluje, nie wiem, jakąś bardzo dużą ilość maszyn, która tak naprawdę ma olbrzymie moce przerobowe. Jak ta płaca, nawet jeżeli duża, ma wpłynąć na produkt docelowy? Wpłynie, ale w niedużym stopniu. Ale tak to, naprawdę. No to też zależy w sumie, jakie te rzeczy byłyby automatyzowane. Czy takie najbardziej podstawowe, czy wiesz, o co mi chodzi? No łatwo jest sobie wyobrazić na przykład zautomatyzowane rolnictwo. No jest, ma to sens, tak. To. Transport. To już ciężej, ale racja jest, ciężej. Bo już są testy różne, na właśnie przykład na tiry i tak dalej.
Bo to są takie bardzo podstawowe rzeczy. A dalej. Mamy te dwie rzeczy. Produkcję w fabrykach. No to najprościej w fabrykach. No, to jest bardzo proste. To nawet nie trzeba wysokiego stopnia automatyzacji. Zastanówmy się, jakie rzeczy ludzie dalej mają. Sklepy, już teraz zaczynamy nie potrzebować pracowników jakieś tam szczebla. Automatyzowane sklepy, tam testy tak są. Tak naprawdę, praca dla ludzi, ja w przyszłości widzę w dwóch sektorach. Jeden to jest obsługa automatyzacji, a drugie to jest to, no w usługach na pewno ciężko będzie usunąć ludzi, tak praca mi się wydaje. Praca z ludźmi, gdzie? No w usługach, po prostu. W rolnictwie i pewnie w produkcji da się. I to już przecież następuje. Tak. Ale jeżeli chodzi o usługi, ciężko. To też zależy, jakie usługi. No to zależy. Zależy jakie, ale... No zależy niby jakie. Masz rację. Na przykład nauka może być chyba zastąpiona. Chcesz? Halo? No jestem. Dobra. Takie zawody jak fryzjer docelowo mogą być spokojnie usunięte. Zastanawiam się. No, to, że ty się golisz maszynką i nie chodzisz do fryzjera, to nie wiem. Mhm. Tak, nie chodzi o mnie. Dosyć łatwo jest sobie wyobrazić, na przykład. Teraz nawet na uczelni ludzie robią jakieś robotyczne ramiona. Łatwo jest sobie wyobrazić, że coś może obsługiwać maszynkę. To nie musi być człowiek. No, ale co będzie obsługiwać maszynkę? A, maszynkę do golenia. Chodzi ci o maszynkę do golenia. Zaczekaj sekundę. No ja też tak myślę, Person, ale Noxy mówi o odległej przyszłości, której pewnie nie dożyjemy. Także to nie ma do końca sensu, że my gadamy, ale luj. Nie wiem, może nie ma sensu, zależy. No bo ja mówię faktycznie o odległej przyszłości. Właśnie, kurwa, jak ktoś teraz powie, że ja jestem socjalistą, to ja chcę tej osobie powiedzieć, że jesteś jebanym idiotą naprawdę. No. Poczekaj, bo jest donate. Jeżeli ktoś naprawdę nieironicznie myśli, że jestem socjalistą, to trzeba być... Krabus wpłacił. Dobrze piszesz, Krabus. Kurna Sparta. Jesteśmy starymi babami z Noxi. I plotkujemy. To dwie stare baby siedziały i pierdoliły o takich. Tylko że na streamach zawsze się tak dzieje, że stara baba siedzi i pieprzy swoje głupoty, także nic nowego nie odkryłeś. Słyszysz krzyk. Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk. Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę